Nie tknął dziewczyny przez całą kolację. Napawał się jej widokiem. Nie smakuje ci? Widział, że nie ruszyła pieczeni. Nie jem mięsa, książę. A ryby? Wystarczy chleb albo owoce. Mamy chleb? Henryk zapytał sługi, a jemiole się przyjrzał. Pościsz pani? Przeciwnie książę. Zanurzyła skórkę chleba w winie i ssała ją. To wystarczyłoby doprowadzić Henryka do drżenia. To ja jestem wypuszczony. Uśmiechnął się do niej. Oto moja wolność. Mam ją na wyciągnięcie ręki. Ale mogę poczekać. Dopiero w łaźni, gdy oboje usiedli w olbrzymiej drewnianej bali w kłębach wonnej pary, puściły wędzidła, które sam sobie nałożył. Przyciągało go nagie ciało zanurzone w ciepłej wodzie jej Dziewczyna patrzyła mu w oczy i nie czuła się niczym skrępowana. Jej bujne piersi były do połowy zanurzone. Gdy poruszała się łagodnie, sutki wynurzały się lub znikały. Patrzył. Wstań, Rozkazał. Poproś, powiedziała, wstań. Proszę. Wstała. Jej skóra parowała niczym tafla jeziora wczesną wiosną. Obrócił jemiołę na plecy, położył jej ramiona na krawędzi bali i stanął za nią. Wydawało mu się, że pragnie wziąć ją powoli. Rozkoszować się krągłą gładkością i pośladków, zaczerwienionych od zbyt gorącej wody, ale wtargnął w nią jak intruz, jak porywacze napadli go w wielczu. Jęknęła zaskoczona brutalnością księcia, tak jak on nie spodziewał się tamtej nocy napadu. Wchodził w nią gwałtownie przytrzymując ramiona dziewczyny. Krępował ją siłą, chwycił za włosy, targnął zwinięte w kłębki warkocza szlachetne kamienie. Potoczyły się po posadzce łaźni, czerwone niczym krople zastygłej krwi. Owijał ich długie sploty wokół swoich nadgarstków. Chciał ją spętać jak raut Briter jego. Wyszedł z niej głównie gwałtownie, jak w niej był. Nie panował nad sobą. Zanurzył w wodzie twarz dziewczyny. Padł z nią na kolana i sam siebie topił. Ona wyciągnęła go na powierzchnię. Woda falą skąpała posadzkę. Walczyli ze sobą. Jemioła pojęła i podjęła grę. Teraz ona trzymała go na wodzie. Stanęła przed nim i wysuwając biodra do przodu zbliżyła łono do jego ust. No już! krzyknęła do Henryka. A on oplótł ją ramieniem. Pieścił dziewczynę. W jego ustach jej słony smak mieszał się z goryczą drugiej wieży, w której go więzili z natrętnie pryncypialnym tonem listów jego seniora, króla premysła odtokara Kara II. Niech go diabli porwą! Złotego przemyślidy! Jak on śmiał w imieniu Henryka negocjować z rogatką i tłustym warunki rozejmu i hojną czeską ręką rozdawał jego śląskie ziemie! Henryk nienawidził swego seniora tak bardzo, tak bardzo! Wyrwał się je i położył ją na dnie bali. Poderwał jej gładkie uda i zarzucił sobie na barki. Uniosła pośladki. Wody było połowę mniej niż gdy wchodzili. Więc bez trudu, bez oporu ciepłej cieczy wdarł się w dziewczynę. Brał ją, zaciskając szczęki i powieki, jakby jej łono było premysłem, królem Pragi, którego chciał ukarać, któremu chciał się sprzeciwić. A przecież to w imię lojalności wobec niego odmówił Habsburgowi przyjęcia tytułu księcia Rzeszy. A premysł? Czym mu się odpłacił? Siedział w Pradze, używał boskiej kune gundis, głaskał jej syna po głowie, pił wino i słuchał cholerne listy. Kto za nim stanął? Książę starszej Polski i głogowczycy. Oni jedni dochowali wierności przysięgą. Ale jaka u diabła jest lojalność przemysła, skoro jego wuj w tym czasie stanął na granicy wrocławskiego księstwa? – Przestań! – syknęła jemioła. – Nie przestanę! – krzyknął i uderzył ją w pośladek, jakby chciał jej wymierzyć policzek za tych wszystkich mężczyzn, którzy go zdradzili. Jak może uwolnić się od poczucia porażki, skoro stracił na rzecz rogatki kawał ziemi? Niemal jedną trzecią część księstwa. A okup w srebrze, który musi zapłacić stryjowi przemysła? A krosno odrzańskie, które wydarł mu brandemburski margrabia? Był tak spragniony kobiety, a nie mógł skończyć. Jakby jego zemsta była ponad potrzeby zmysłów. Dyszał ciężko i coraz wolniej wchodził w jemiołę. Ona pod wodą wyśliznęła mu się i został na kolanach opuszczony i bezradny. Nagle poczuł jej ciało na swych plecach. Przelgnęła do niego ciepła i mokra. Zapolowała na mnie, pomyślał, gdy uchwyciła w dłoń jego oręż. Lekko ugryzła go w szyję, potem w ramię. Dreszcz, jaki rozszedł się w jego ciele od jej ugryzienia, otumanił go. Wypuścił z więzienia. Sam nie wie, kiedy położyła go nad bali i dosiadła niczym jeździec konia. Poddał się, Po z nią w siodle uwalniał swój umysł od morderczych, duszących go wizji. Na chwilę podniósł powieki i zobaczył rozplecione warkocze w kolorze orzechów buczyny. Poczuł szum lasu od jej włosów. Rwący rozkoszny strumień między swymi udami, jęknął, tak, ale i ona jęknęła, wpadając mu w usta, wyszeptał do ukrytej groty ucha: Dziękuję, że mnie uwolni.